is listening. Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj w ramach serii z zadaniami wykonam zadanie Okowy Harrowa. Aby móc wykonać to zadanie, najpierw musimy ukończyć misję Wewnętrzna Wojna oraz przejść misję Mot na Pustce. Aby dostać się do tej misji, najpierw musimy odblokować Sednę. Sedny. Właśnie przejście na pustkę, przejść misję Aten, Marduk oraz Mitra, a następnie wytrwać przynajmniej 5 minut na mocie. Jeżeli już spełnimy te warunki, w kodeksie powinna nam się pojawić właśnie powyższa misja, czyli Okowy Harrowa. Tylko gdzie ją teraz znajdę? A, jest tutaj! I jak sama nazwa wskazuje, główną nagrodą za wykonanie tej misji jest schemat na samego Harrowa. A więc, lecimy z tematem. Jest to naprawdę bardzo fajna, klimatyczna misja. Aż ciarki przechodzą. Speak to us. We're listening. What is your name? Good. You remember. We want to help you, Rel. Tell us where you are. Who, Rel? Who is listening? Rap, tap, tap. Rap, tap, tap. No dobrze. A więc po odsłuchaniu tej tajemniczej wiadomości od Rel, musimy udać się na Pacyfik, na Ziemię, do bazy Stalowego Meridianu. No właśnie, jesteśmy teraz na pewnym statku, na którym nie ma w ogóle załogi. Nawet Lotus się to nie podoba i mówi szeptem, może my też powinniśmy zacząć. Co tam, lecimy na pełnej! Nie ma się czego bać, to tylko gra. Żaden horror, żaden jumpscare, tylko fajna klimatyczna misja. Truchłami. Grenier? Maniaków? Fajnie, że ktoś nas wyręczył. Ale zobaczcie na to. Sztylety czerwonego woalu. I sam symbol. O! Tenno, lost you for a second. What did you see? Oh, the child of Starman. Please help. I serve failed. The fog is driven mad. I humbly beg for the protection of you and confess it. I'm marking the area. Stay alert. Maybe an ambush. Thank you.
Nie myliła się, to była zasadzka. Ale my musimy kierować się dalej. Do punktu wskazanego przez nasz znacznik. Nie ma co walczyć z tymi wysłannikami czerwonego woalu, bo to tylko strata czasu. Paladino to Iron Wake. Oh, holy child. I am grateful. What is it, Rook? Are they back? No dobrze, naszym zadaniem jest teraz osłanianie Paladino przed tymi widmami. Czas obrony jest krótki, bo jest to zaledwie kilkadziesiąt sekund. A same widma nie są jakimiś też specjalnie wymagającymi przeciwnikami. Co to jest za znacznik? Co niby tam padło? Nie wiem. Coś ostatnio te misje są bardzo zbugowane i znaczniki mi się nie chcą odhaczać, albo pojawiały mi się nagle jakieś niewytłumaczalne znaczniki z tym, że coś mi zginęło, jakiś towarzysz, kiedy widzę, że wszystko jest w porządku. W każdym razie, czas się stąd wynosić. No dobrze, a teraz czas porozmawiać z Paladino. W tym celu udajemy się tam, gdzie misja nam każe. I tyle. Leave your vessel at the door, secret child. Come. No okej, i musimy tutaj użyć oczywiście naszego operatora. W przeciwnym razie Paladino nie będzie chciała z nami rozmawiać. Sacred guest. I am Paladino. Holy speaker of the veil, like my mother and hers before. We speak to the other side. To him. Without his focus, I pray. Pray he answers. Righteous Rel, of harrowed stars, of hallowed chains, speak. For an age you've guarded the divide between dust and void. Speak. From within your everlasting sacred vessel, you've held the lidless eye. Speak. I cannot reach Holy Rel from here. I will need his sacred focus, a relic stolen from the temple. I beg of you to find it and return it here. Only then will he speak to us. Only then will we truly understand. Veiled rituals will incite fanaticism, but don't be drawn in. I'm not convinced this Rel even exists. I fear we'll have to play Paladino's game to find out. Ordis has been tracking Red Veil disturbances. That's the best place to start. Czyli Lotus nie wierzy w duchy. Ale naszym zadaniem tak czy siak jest odnalezienie reliktu Rela. Dobrze, Ordis zakończył swoją wypowiedź, więc tym razem już lecimy.
Nie ma co tracić czasu. No i znowu poruszamy się prawie w całkowitej ciemności. These messages, they express Rel's suffering. He's lashing out. I should have seen the cracks forming. I don't understand. How will Rel know about the dream? Great sentient queen, forgive me. But what you are, what you've made of yourself, is merely drawn from the dreams of these divine children. You are not she. You are not Margulis. What are you saying? That Rel is a Tenno? Impossible. All Tenno are known to me. I protect them, as she did. Oh, but not Rel. Margulis cast him out, for he was different. Our foremothers took him in and studied his teachings. We became the veil, the shroud of his blessed existence. Cast out. I don't believe you. No tutaj warto mieć dobre słuchawki albo jakieś kino domowe, bo dzięki temu łatwo można usłyszeć te właśnie różnice w tym, skąd dobiega głos. Wow. Patrz się ile tej cieni. Transference energy. Fractured. It was so cold, indifferent, inhuman. If Rel was Tenno, what did he become without Margulis? I znowu jesteśmy na Iron Wake, przed drzwiami siedziby Czerwonego Wualu.
i przy pomocy operatora. A dobra, dopiero potem jak ona nam powie, że musimy się przemienić w operatora, możemy to zrobić. A co się stanie jak... A, możemy tutaj przejść, ale nic się nie stanie. Dobra, zmieniamy się w operatora i lecimy. I tutaj musimy patrzeć na tę kartę oraz na wyrazy, które nam się tutaj pojawiają i wybrać oczywiście odpowiedni. Tutaj jest to smutek. Smutny. Następna karta. Wstydliwy. A nie. O, zakłopotany. Dobra, to może być. Prawidłowa odpowiedź. Mama. Yes, Rel. Mama. Go ahead, Rel. Śpiący, marudny, podniecony, zdenerwowany? Tutaj marudny? Zdenerwowany? Na pewno nie podniecona ani śpiący. O! Impossible speed. Beyond the Brankle gap constant. I think so. You're better with that stuff, but it's amazing, isn't it? O, zdezorientowany, to na pewno. Marudny, znudzony, zdenerwowany, zniesmaczony. Waham się między zniesmaczony a znudzony. Wezmę zniesmaczony. Nie. Marudny? O. I szczęśliwy. A, no dobra, to jest tylko szczęśliwy. Do wyboru. This memory, his humanity still remains buried in these emotions he so often failed to grasp. Could they be the key to saving him from this? Tenno, I have a theory. Return to your orbiter and I'll explain. These disturbances, they are transference energy, split apart from a single mind. If we could capture them, send them back. Nawiązaliśmy kontakt, więc czas schwytać ducha. A raczej projekcję Rel. Holy Rel, let us bring you the peace you have earned. Guide this Tenno so you can return to the Harrowing vessel, so that you might rest. Rel's warnings, those dire consequences.
He was talking about void exposure, wasn't he? The effect it has on human minds is well understood. But it's not. This isn't some kind of deep pressure bins as Margulis suspected. Brill saw what it was. Truly an entity. Indifferent. Old as stars. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Dobra, a teraz jak się chwytało te projekcje Rela? Pułapka kinetyczna, no tak. I co? Tutaj... Muszę to zeskanować teraz? Nie pamiętam. O, udało się. Okej, okay, wygląda na to, że już nikt nie ma nam nic do powiedzenia, a więc do zobaczenia u mnie na statku. No dobrze, teraz już bez żadnego przechodzenia z powrotem na Iron Wake, udajemy się złapać kolejne projekcje Rela, tym razem na Uranie. Don't let it stop you. Bring Rell home to the temple. Is that where Rell is? Has the veil preserved him in cryosleep as the undercover wrong deal? No. We don't have that option. Just you, alone and trapped in a transference loop. Don't give in to these delusions of void exposure. There is no man in the wall. Don't say that. Talking, everyone looks at you. They are the transference pieces. Track down these manifestations and catch them. Okay.
spider eggs are starting to hatch. Sad. Why did the babies eat the mother? All right. No more to be found here. Get to extraction. Dobra. A więc, kolejne manifestacje, kolejne widma. Rel, pojmane. A więc, no, czas uciekać przed tym, co nas goni. Więc, do zobaczenia u mnie na statku. No dobra. Ta droga ucieczki była wyjątkowo długa i kręta, jak to na Uranie bywa. A teraz? No, nie pozostaje nam nic innego, jak lecieć na ziemię i po raz kolejny schwytać projekcję Rela. To chyba ostatni etap. He knew his mortality would undo his purpose, so he gave up his humanity forever. He committed his soul to the undying vessel. His frame. Yes, he commanded we chain it within the depths of the sacred temple, an eternal vigil against the indifference. And you believed him. You helped him do it. Yes. After everything you've seen, wouldn't you? Join him there at once. Please, come. For I fear I haven't got the strength to do what must be done next. Już mnie ta misja zaczyna irytować. Po prostu bieganie od jednego punktu do drugiego po to, żeby się z powrotem cofnąć i później lecieć nie wiadomo jak długo do wyjścia. Ale dla was na szczęście jest to tylko krótkie cięcie. A więc, do zobaczenia u mnie na statku, zanim mnie to coś pojmie. If Rel's been caught in a transference loop for this long, the psychological effects could have been catastrophic. This man in the wall, these delusions, symptoms of the void exposure all Tenno experienced. I hope that Paladino can find peace for Rel, so this never happens again. Przed udaniem się na ziemię, wspomniałem, że mam nadzieję, że jest to ostatni etap, ale chodziło mi o etap ścigania widma Rela. Nie miałem tutaj na myśli ostatniego etapu całej misji, ale o ile mnie pamięć nie zawodzi, to właśnie wejście do świątyni jest już zwieńczeniem całej tej historii. A więc nie ma co czekać, czas wreszcie uwolnić się od tego koszmaru.
Our temple, our home, his tomb. Come, meet our guiding light. This is why you're here. It is time for Uriel to rest. But I cannot bring myself to do it, to let him go. He's kept us, all of us, safe for so long. And it's time for you to carry on. Release him, Tenno. Destroy the chains that bind the harrowing vessel. He's earned his rest. No to bierzmy się do dzieła. Co tutaj trzeba zrobić? Dosłownie to zniszczyć? O, jakie wejście pod ziemię. You may enter here, but only as your true sacred form. A, okej, czyli musimy wejść tutaj operatorem. Już tego nie pamiętałem. Nice. No tak, skoro Rel jest Tenno, no to możemy tutaj wejść tylko w formie Tenno. Holy Rel, you have sacrificed enough. Pass on your burden and rest. Tenno, destroy the chains. Only your sacred power will damage them. Wydaje mi się, że... Tenno, something's wrong. That's not Rel. That's... Let's have a little quiet. It's my turn to ask the questions. No, jakiś jest tej haczyk. You can't pet her that hard. Be gentle or she'll bite. Are you okay, Rel? Ojej, co teraz tym musiałem robić? Szczęśliwy, zły, zakłopotany. Oj, nie skupiłem się nad pytaniem. What have you done to Rel? On jest... zakłopotany? Chyba się udało. Tutaj musimy chyba wybrać odpowiednią... odpowiednią ikonkę, tak. Do tego, co się dzieje. W przeciwnym razie misja może zakończyć się niepowodzeniem, albo coś w tym guście. Wystraszony, zdenerwowany, zdezorientowany? Czy ten wybór ma jakieś znaczenie? A może wszystkie tej pasują, tylko musimy wybrać odpowiednią emocję do tego, co sami jakby czujemy? W razie czego w formie napisów wam wytłumaczę, o co tutaj dokładnie chodzi. By sacred shadow and righteous blood, blessed Rel,
Your aged vessel is dust and your chains are broken. Be free. But the man in the wall, who will? They will have to. All of them. They owe you this. We all do. Yeah, I feel... Go on, Rel. Which one? Ale wybór. This one, Mama. I feel tired. Good, Rel. You're learning. Well, why don't you have a little rest then? Okay. Okay, Mama. Było nieco tajemniczo, było nieco mrocznie, ale koniec końców udało się. Misja Okowy Harrowa została ukończona, a my otrzymaliśmy schemat na Harrowa, czyli postać, która próbowała nas spętać w czasie jej trwania. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też oczywiście do zostawienia jakiegoś komentarza pod tym filmem oraz suba z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych poradników na moim kanale. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!